Siema, ja jestem Trzeci, a w dzisiejszym odcinku wbiję sobie San Diego na 20 rangę. Jak widzicie, brakuje mi jednego pucharka, ale zanim zacznę grać, to jeśli jesteście nowi na moim kanale, to zostawcie subskrypcję. Najlepiej wraz z dzwoneczkiem, abyście otrzymywali powiadomienia o moich filmach oraz zostawcie taką łapkę w górę, jaką tutaj widzicie tam na dole, będzie mi naprawdę bardzo, bardzo miło. No i zapraszam was do opisu tego filmu, ponieważ tam znajdziecie moje wszystkie social media oraz moje dwa kluby Brawl Stars i co ciekawe, z których jeden jest top 50 Polska, więc serio warto zagrać do opisu i warto wbijać również do moich klubów. No a tymczasem, jak widzicie, mamy mapę The Galaxy. No i tutaj brakuje mi jednego pucharka tylko na sending, więc tutaj, jak widzicie, tak wygląda ta mapka, tak ona się prezentuje. Więc ja sobie stąd wychodzę i od razu lecę do gry na solo. Mam nadzieję, że uda się za pierwszym podejściem, bo brakuje jeden pucharek, także lecimy. Okej, GK wystartowało, no i chcę, żeby ten dzisiejszy film był taki szybki, bo wiadomo, 20 ranga, tutaj nie ma co robić z tego jakiegoś długiego filmu, dlatego też specjalnie sobie tutaj tak nabiję, żeby mi brakował równy jeden pucharek. No i mam nadzieję, że tutaj teraz mnie ten Barley nie pokona, albo ktoś inny, bo coś czuję, że... No właśnie. Dobra, lecimy do kolejnej gry. Dobrze, brakuje mi w tym momencie 6 pucharków po tamtej gierce, więc tutaj muszę zająć jakieś naprawdę dosyć wysokie miejsce, żeby to nabić w tej gierce. 6 pucharków całkiem sporo, żeby nabić sobie tutaj, więc dobra, muszę się tutaj postarać. Będę tutaj się w dzisiejszym odcinku starał jak najbardziej mogę. Dobra, poczekajmy sobie na tego Rico, też muszę pamiętać, że mam do użycia w sumie gadżet. No nie gadajcie, że mi... Nie! No nie! Dobrze, w tym momencie mi brakuje 11 pucharków. To nie jest totalnie mapa na San Diego. To nie jest mapa na San Diego. Ja tylko dlatego przegrywam, bo to nie jest mapa na San Diego. No nie wiem, mam nadzieję, że tutaj jakoś dobrze pójdzie. No w tej gierce już na pewno nie uda mi się dobić tej 20 rangi, więc chciałem, żeby ten odcinek był szybki, a jednak tutaj już gram trzecią gierkę, więc... no mimo tego w sumie i tak to jest szybki odcinek, ponieważ sobie tam przegrywałem na samym starcie, więc i tak dosyć krótki jest nasz ten odcinek. Zobaczymy, ile on potrwa, zobaczymy, bo nie chciałbym, żeby on był jakiś długi. Dobra, jedna osoba zginęła, druga osoba zginęła, bardzo fajnie. Dobra, no lecimy, mam nadzieję, że chociaż żeby nie stracić. No wiedziałem, że tutaj ktoś będzie, no! Boże, co tu się dzisiaj dzieje? Nie, ja tego nie wbiję, nie? Oj, chyba dzisiaj naprawdę ten odcinek nie będzie taki krótki. Ja chciałem tak szybko nagrać, żeby tutaj był bardzo szybki z tego odcinka, a tutaj jednak trzeba sobie posiedzieć i trochę pograć. No, trochę słabo, chociaż w sumie dla was to dobrze, bo macie to oglądać, więc w sumie to trochę dobrze, trochę źle. Tutaj trochę się podenerwuję, przynajmniej jest ciekawszy odcinek, ponieważ tutaj się trochę denerwuję, więcej gierek jest, więcej się dzieje, jest trochę śmiesznie. Możecie się ze mnie pośmiać, ponieważ dzisiaj, jak widać, nie mam totalnie pasy, nagranie totalnie mi nie wychodzi. Więc tak to wygląda. Tutaj mam jakiegoś Karla, który ma naprawdę dużo HP i tutaj jest potencjał w tym, żeby on mnie pokonał. Ale ja się tutaj postaram, żeby jego pokonać. Ja się tutaj... Dobrze, ktoś inny go pokonał, ale nie. Dobra, używam tutaj ulcika, proszę, aby mnie on nie pokonał. Dobra, teraz on mnie nie widzi, on nie wie, gdzie jestem. Ja sobie, słuchajcie, uciekam. Ja tutaj taktycznie, mamy trzecie miejsce. Trzeci jest tutaj, trzeci już na pewno. I tutaj będzie drugie miejsce, tak jest, mamy drugie miejsce. I czy będzie win? Proszę państwa, jest, mamy wygraną, bardzo ładnie. Dobra, wystartowała kolejna gierka, brakuje mi 3 pucharki, więc dobra, zobaczymy. Mam nadzieję, że tutaj dobrze jakoś pójdzie, tutaj trzeba się postarać, więc dobra, zobaczymy. Klikamy, no i lecimy, dobra. Zbieramy sobie oczywiście skrzyneczki na początek. Dobra, uwaga, zbieramy sobie. I jak w tej gierce się uda, to będzie naprawdę fajnie. Ponieważ myślę, że ten odcinek i tak nie będzie jakiś bardzo długi, ponieważ w tamtych gierkach szybko ginąłem, więc w sumie zobaczymy. Dobra, tutaj ta Piper do mnie idzie, więc raczej ona zostanie pokonana, ponieważ no ma 6000 HP i już tutaj się zapędziła w ruch i raczej nie ma szans, żeby ona tutaj jakieś dobre miejsce zgarnęła. Więc tutaj 8 osób zostało, tam jest jeszcze poko, więc ta Piper już na pewno nie przeżyje, nie ma opcji nawet. Więc tutaj już bardzo fajnie ten pokój, też sojusz, ale nie sojuszujemy się. Dobra, lecimy sobie na niego, on tam ma mało HP, w sumie mógłbym go też porobić, ale tego nie robię. Dobra, ta Piper w sumie już nawet pójdzie od strefy, więc ja już nawet ją zostawię, mogę od niej odejść. Dobra, ona tam sobie ginie, zginęła, no i dobra, lecimy tutaj do tych osób, bo mamy już 4 miejsce, czyli mamy już 20 rangę, więc udało się całkiem szybko w sumie, myślałem, że uda się szybciej, ale jednak nie jest aż tak źle. 4 miejsce, no zobaczymy, chociaż tutaj, zobaczymy, ja tutaj właśnie teraz chciałem zginąć, mamy 3 miejsce, więc tutaj raczej będzie 20 ranga, tak jest, mamy 20 rangę, więc
tym momencie mam 503 pucharki plus 300 żetonów, 20 ranga. No i dobra, tak to wygląda. Tutaj jeszcze żetony, podwajacze i tak dalej. No jak widzicie, sobie odbieramy 14 pucharków, 144 żetony, 300 gwiezdnych żetonów. No i jak widzicie, mam 20 rangę. A więc w dzisiejszym odcinku to był na tyle, więc mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeśli tak, to nie zapomnijcie o łapce w górze pozytywnym oraz nie zapomnijcie jeszcze o subskrypcji mojego kanału, aby być na bieżąco z nowymi filmami. No i już nie przedłużam tego filmu, napiszcie w komentarzu Sandy, bo wbiłem dzisiaj Sandy'ego na 20 rangę, a ja przypnę wam serduszko. No i nie przedłużając, to by było na tyle, trzymajcie się, no i cześć.